średniowieczu bursztyn stał się jednym z ważniejszych przedmiotów handlu w państwie zakonu krzyżackiego, a na samym zamku wyroby bursztynowe stanowiły elementy wyposażenia. Muzeum Zamkowe w Malborku przystępuje do ofensywy zakupowej, ofensywy, która ma nam przynieść nowe eksponaty. Bursztyn jest bardzo związany z Pomorzem, z naszym regionem, z Malborkiem także. Bardzo się cieszymy, że udało nam się zbudować kolekcję, która no nie ma swojego odpowiednika na świecie. Jest jedną z najważniejszych, największych kolekcji. Nowy ołtarzyk bursztyniczy z warsztatu gdańskiego, który Muzeum Zamkowe w Malborku nabyło, jest niezwykle piękny. Jak się dowiedziałem tutaj od specjalistów, w hierarchii tych 2000 dzieł, które muzeum ma, jest na pozycji trzeciej, a więc wysokiej. Obiekt ten wpisuje się w obiekty najwyższej klasy artystycznej, jakie znajdują się obecnie w kolekcji, tuż obok szkatuły Chrystofa Mamchera czy kabinetu Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jest to jeden z najważniejszych obiektów w naszych zbiorach. Uwagę wzbudza stan zachowania ołtarza. Jest on bardzo dobry, a to między innymi dzięki zachowanemu futerałowi z epoki, jaki zachował się do naszych czasów. Są to obiekty niezwykle rzadkie. Wiemy na dzień dzisiejszy jeszcze jedynie o takim jednym obiekcie, jaki znajduje się w sferach publicznych w jednym z muzeów niemieckich. No, wydawałoby się, że jest to kolekcja tak znakomita, że już trudno ją uzupełnić. Że dzisiaj już nie pojawiają się tej klasy zabytki, które udało nam się zgromadzić w latach wcześniejszych, a jednak, dlatego że zaczęliśmy intensywnie szukać pod kątem budowania naszej nowej opowieści o zamku. Czy chcemy w najbliższych latach zbudować nową, spójną opowieść o historii zamku, historii naszego muzeum, skonstruować nowe wystawy stałe, zmodernizować te, które już istnieją. No a oprócz różnych rzeczy, które do tego potrzebujemy, czyli infrastruktury wystawienniczej, oświetlenia, potrzebujemy przede wszystkim nowych eksponatów. Uważamy, że państwo polskie powinno być stać na to, żeby kupować nawet drogie rzeczy do wzbogacenia tych kolekcji. Jeżeli wniosek jest uzasadniony, jeżeli jest dobrze oceniony przez nasz departament merytoryczny, a departament finansowy sygnalizuje, że środki na to mamy, to oczywiście nie skąpimy. My powinniśmy mieć w tych naszych spustoszonych wojną zbiorach takie rarytasy, które przyciągną do nas turystów z całego świata.